Witam, nazywam się Michel Moron, jest ze mną Agnieszka Przekupień. Kto to jest? Jenna również, tak, bo główna rola w musical The Waitress w Teatrze Roma. To będzie wyjątkowa sytuacja, śpiew, gotowania, gra, wszystko mamy dzisiaj. To co, robimy tartę? Nie. Tak, oczywiście Agnieszka, oczywiście, bo słyszałem, że ty uwielbiasz gotować. To prawda, ale najbardziej lubię piec. Ta tarta w spektaklu nazywa się Spełnione marzenia. Przyznaję się, że zapomniałem, jak się nie. Nie szkodzi. Spełniące marzenie. A jakie są twoje marzenie? Być szczęśliwą, po prostu. No to już coś, wiesz. To już coś. U nas w domu ogólnie moja mama nie lubiła słodyczy, więc zawsze tak przemycałyśmy z moimi siostrami, które mam trzy. Trzy siostry? Tak. Robienie ciast w domu i to dzięki tak naprawdę nam ciasta w ogóle się pojawiały w domu jako słodycze, więc pierwszym ciastem, które upiekłam, to był po prostu biszkopt, a później jakieś takie ciasteczka, jakieś maślane, takie rzeczy. No i głównie w domu to ja piekę. Tutaj siedzę i gadam, a mogłabym też coś pomieszać. O, masz rację. Tu mamy masło z migdałami. No. Wolisz gotować czy śpiewać? Śpiewać i gotować jednocześnie. No, to słusznie. Wiesz co, skoro masz dobry rytm, Agnieszko, tak? Cukier, puder. Dobrze. Wolisz na słodko czy na słono te tarty? Ja jestem jednak właśnie słonożercą i pikantnożercą. I moja ulubiona tarta to jest w ogóle z burakiem i kozim serem. Więcej mieszać czy coś? Czy tak? Tak, mieszaj, bo trzeba takie jednolite masa teraz robić. Pomoże ci trochę, nie? Jest okej? Okay? Dobra, ale no. Aha, w drugą stronę, tak? W lewo się miesza. Ja nie bo to jest podobno różnica, jak w którą stronę się miesza. No tak, to na pewno. Słuchaj, będziemy włączyli już, dodali już nasza mąka. Mhm. Bo wiesz, jeżeli mieszamy za długo z masłem, to się rozpuszcza to masło przez efekt ciepło, wiesz. To już dajemy? Co? Idziemy i dodajemy nasza mąka, tak. O. To za szybko. Powoli, tak. Przepraszam. No i widzisz? No dobra, to ja zrobię to. No tak, zobacz. No. To kuchnia na słono wolisz jeść niż na słodko. Ale tarty, piec. A właśnie piec. No ale piec, właśnie słodkie rzeczy, tak? No. Albo, no jestem też, można powiedzieć tutaj, nieśmiało będę się chwalić, że jestem takim master szefem w robieniu ciasta lodowego. Ciasto lodowego? Tak. Musisz mi powiedzieć? Właśnie nie mogę powiedzieć. A no to dobrze. To jest taki przepis, którego nigdy nikomu nie zdradziłam. Ale chcesz się pochwalić, ale nie możesz powiedzieć. Nie, właśnie muszę pochwalić się, kiedyś przynieść ci po prostu takie. A to dobrze, to czekam. Okej, kończymy mąka? Tak. Ciężko? Nie. Dobra, kończąc moje pochwały. Tak. Jak już jesteśmy w tym przy tym temacie. To ciasto lodowe robiłam do karczmy w Góralskiej, w której pracowałam co sezon i to było ciasto dnia. Bo pracowałaś w kaczmie? Tak, pracowałam w kaczmie jako kelnerka. Waitress. Jako kelnerka. Tak? Tak. Miałaś Jenna tutaj jeszcze? Nie, to byłam ubrana w strój góralski i roznosiłam oscypki z żurawiną, piwo i pstrągi. Jak chcę to zobaczyć? Ja muszę to zobaczyć. Mam jakieś zdjęcia. Piękny z musi być. Dobrze. Ostatnia mąka. Tak. Zastąpię ci trochę? Wolisz? Proszę. Ale. Bo wiesz, na koniec, kiedy mamy tyle tą mąką, to się robi trochę. Ale wiesz, powiem ci prawda. Na koniec mogliśmy i powinni nawet trochę ręcznie przygniatać go. Robimy? No. Jak z babcią, pamiętasz? Tak, żeby było brudno. No tak, bo w końcu... W kuchni musi być. Jeśli nie brudno, to nie gotujemy. O, zobacz. Już mam brudne, ale palce dopiero. Dobra. To co, pomieszasz go? Ojej, ale fajne. Miękki? No. Ostatnio z moją sześnicą piekłam ciasteczka i daliśmy za mało mąki. I tak. Całe foremka, znaczy całe formy, które rozrobiłyśmy, rozpłynęły się po blaszce. Co, dałaś fartucha? Płakała niestety, ale powiedziała, że smaczne są przynajmniej, więc... Zamknij oczy, co przypomina sobie? Masz ciasto, jest mąka, jest brudno. Gdzie jesteś? Ile masz lat? I z kim jesteś? Jestem w Olszanie u babci Jasi i robimy rogaliki z marmoladą. No i widzisz, jak to pięknie? A? I to jest kuchnia i można zapomnieć o swoje różne problemy. Dokładnie. Tak jak Jenna właśnie w spektaklu Waitress. Ona piekła po to, żeby zapomnieć o swoim życiu i o swoich problemach. Uciekała do kuchni. No i widzisz. I tam czuła się szczęśliwa. Znaczy tak nie do końca szczęśliwa, ale... No to poprawimy to dzisiaj z czekoladą. Tak. Zobacz. Wkładam go już do lodówki, ale jest ładny, mi się podoba. Folia? Tak.
Zawijamy. Ale pięknie mówiłaś to, kiedy zamykałaś oczy i byłaś z... Tylko babcia lubiła dodawać za dużo cukru i to wszystko było takie słodkie. Ostatnio zresztą zrobiłam jej przepis. Tak? Zapomniałam o tym, że babcia robiła słodkie i tego przepisu się... Tylko tego ciasta się po prostu nie dało zjeść. Bo za słodki? Bo za słodkie. A ty wiesz, że tutaj jest trochę cukiera? I słuchaj, ty wiesz o tym doskonale, Agnieszko. To do lodówki? Tak. No, godzina, spokojnie. No, możemy. Czy do zamrażarki? Nie, do lodówki. Nie, do zamrażarki. Lodówki. Potem będziemy walczyli z tą, okay, z tą ciastą. Jenna, do lodówki? Ja szukałem ją. Mogę ubrudzić tą lodówkę? O, tak, obrót, wszystko. Mówiłaś, że chcesz, kiedy kuchnia jest brudna. Tak. Widziałeś to? Teatr Roma, Waitress. Tak. Słyszałaś o tym? No, coś tam. Chyba będzie wyjątkowo, wiesz? Ciasto właśnie wkładamy do lodówki. Pół godzina, 45 minut, nie za długo, a w międzyczasie przygotujemy cała reszta. No weź forma w takim razie, zobacz. O. I teraz rozciapciać. Tak, bo on jest trochę... O. No i piękny, zobacz. A nie smarowaliśmy niczym, nie trzeba? Ale to wiesz, ile masło ma to ciasto? Aha, okay. On nie się klei. Boisz się? Znaczy... Nie, nie, nie ma ryzyko, bo wiesz, to jest ciasto, które ma... Dużo masła i tak, się dużo jest... masła, ma te migdały, które są również tłuste. O, czyli trochę można po bokach. Powiedzieć, że jest ciasto fit, prawda? Bardzo fit. Ty zawsze jesz fit? Nie, broń Boże. A właśnie. Czy, trzeba jeść prawdziwe jedzenie. A co to znaczy prawdziwe jedzenie? Taka dobra? Nieodtłuszczone, prawda? Ja się zgadzam z tobą. Ja zawsze mówiłem, że kucharz to nie lekarz, wiesz, to on pracuje nad smakiem, nie... Tak. No, i słuchaj. Jest pięknie. No, codziennie będą te tarty pieczone? 7 razy w tygodniu. Co każdy spektakl. No to słodki musical. Palce lizać. Dzięki aktorki, dzięki tarty. Tak, wiesz, tak, no tak, tak, tak. Słuchaj. No jest, wymacane. Ja mi się podoba. Takie domowe, takie... Ale zobacz, jak Jenna, jak można... się uśmiechać i wyluzować, robią tarty, prawda? No, a w ogóle jak, to jest takie bardzo przyjemne, jak się tak właśnie to ciasteczko ugniata. No. I ostatnio zbadałam moją chrześnicę, co najbardziej lubi robić. I ona powiedziała, to jest takie relaksujące, jak się ciasto tak ugniata. 5 lat, Zosia. No i proszę. Więc coś tam musi być. Dobrze, mamy wkładamy to? Do piekarnika? Tak. A robimy takie dziurki, czy to nie jest konieczne? Ale... Wolisz? Na bezpieczeństwo? Znaczy nie, ja się zastanawiam, czy to jest potrzebne po prostu. Jest potrzebne, powietrze... jeżeli nie chcemy, żeby rosło nasze ciasto. Ale taki rodzaj ciasto, on nie powinno być, on nie powinno rosnąć dużo, bo po pierwsze ma takie ilości masło, a po drugiej ma te migdały również, pamiętajmy. Okay. To co, do piekarnika? Rozgrzany? Jest włączony, tak. Tak, nastawiamy... Czas? Jest, 15 minut. Mamy 170 stopni. Tak. No to pilnujmy czas. Dobrze. Około 15-20 minut. To nigdy nie wiadomo. A czy przestawienia czasami się przedłuża? Tak. Jak na przykład ci zapomni tekstu, jest czarna dziura i aktor zastanawia się, co dalej. Ale to nie istnieje. Czasami istnieje. Naprawdę? A co robisz w takiej sytuacji? Wymyśla się. No, to jak ja kiedy... Improwizacja. No, jak ja jeśli zapomniałam o cukier na przykład. Tak. Albo o mąka. No to wtedy aktor też wymyśla po prostu swoje tam 5 groszy dorzuci do piękny spektaklu. Piękny zawód. Krem marakuja. Tak. Piękny to jest. O, o, zobacz. I wiesz co? Zbieramy, mamy łyżeczka tak. Tutaj. Masz łyżeczka? To wyjdź łyżeczka. I ważny jest, jest? O, jest. Piękny. I zbierajmy ten miąższ, tak? I wkładamy tutaj. Wiesz co, ja kiedy robię te masy, które idą do tarty, na przykład tutaj czekoladowe i marakuja. Ja myślę, że zawsze warto robić odrobinka więcej, bo wyobrażaj sobie, że brakuje trochę krem, kiedy już jesteś na koniec. Wyobrażaj sobie na scena, premiera i brakuje trochę krem. Nie, lepiej mieć trochę za lepiej mieć więcej. Więcej, oczywiście. No i super. W spektaklu nazywamy marakuję też pasiflorą i męczennicą takie... jadalną. Ja nie znałem ten drugiej nazwy, właśnie... ale passiflore to jest prawdziwy nazwy, tak. Tak? Passiflore, fruit de la passion, po francusku. Fruit. Czyli, że owoc passion... szczęścia, owoc marzeń, owoc szczęścia. Owoc, nie, passion to pasja. Pasja, passion. O! No. A dlaczego męczennica jadalna?
bo może mieć pasja czasami jest... Trzący? Męczeniem? Nie. Przestań. Słuchaj. Własna interpretacja. Tak. No i zobacz teraz, nie za mocny ogień, bo nie chcemy tu spalić cokolwiek. Mhm. I to będziemy, aż bierze temperatura, do tego będziemy dodali cukier. Cały ten cukier? Tak. Mhm. Słodki. Już czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Czekajmy, żeby się grzał. Dobrze. Trochę. Będziemy gotować odrobinka, żeby brało temperaturę. Dodajemy jajka. I na koniec łączymy masło. Tak. I będziemy mieli już nasza pierwsza masa, taka marakuja, passiflor zrobiona. Super. No, ale ładny ten passiflor. Dlatego chyba spełniona marzenia się nazywa ta tarta. A no tak, spełniona marzenia. No, widzisz, passion, marzenia. A twoje marzenie? Moje marzenie jest wrócić do restauracji. Gotować w restauracji, bo od jakiego czasu i wiemy dlaczego tak. Nie było ta gotowania. Wiesz, ludzie są te, którzy wolą iść do restauracji jeść, a ja brakuje mi tęsknię za gotowania w restauracji. Zobacz. Widzisz tu, co się dzieje? Tak. Pamiętasz wszystko? Każdy krok? Zrobiłam sobie zdjęcie tego przepisu. Więc zapamiętam. Że... Masz teraz te jajka? Mam. Ale już teraz bijemy? Tak, dwa jajka i jedno żółte. O. I według ciebie na co trzeba najbardziej uważać teraz? Na to, żeby się z tego nie zrobiła jajecznica. Nie lubisz jajecznicy? Z marakują, nie wiem. Ale mówiłaś, że lubisz na słono. Ale jakoś... Białko? Tak, żółty tylko. Żółtko? Żółtko. Aha, żółtko. I zobacz, włączyłem trochę... nasz ogień i cała sztuka teraz, cała sztuka, Agnieszko, tak. Co? Jest pilnować, kiedy zaczyna zagęszczyć. Mamy masło? Mamy. To już bez ogień. Kroimy, wiesz co, krój go na 3-4. O, i dawaj. Piękny. Dawaj, drugiej można. I zobacz, tylko rozpuszczając masło, tak? Mhm. On zagęści nasza krem. Widzisz? Zdradzę jedna tajemnica tak. Dla wszystkich. Jeżeli na przykład nasza marakuja, nasz passiflor jest za słodki, możemy odrobinka sok z cytryną, jeżeli trzeba. Jeżeli lubimy kwaśny, na przykład te owoce. A właśnie lubisz na przykład takie cytrynowe ciasta? Uwielbiam. A ja właśnie nie. Nie pasuje mi cytryna w cieście, wiesz? No właśnie, tak myślałem. Spróbujemy? No. No musimy. Tak. Czy ona jest za słodka, czy ona jest za kwaśna, co? Fajna. Nie? Ale fajne, no. Popatrz na mnie? Prawda, nie kłamiesz. Wiesz, że kiedy ktoś spróbuje twoja tarta... I mówi sympatyczne? Nie. Patrz na jego oczy. I na oczy widać, czy to naprawdę smakuje, czy nie. A propos czekolady, ty uważasz, że do tej tarty bardziej pasuje czekolada gorzka, czy mleczna? Wiesz co, ja lubię pracować z czekoladą gorzką. Ale czy pasuje właśnie nie, mleczna pasuje. Do... Tak, pasuje. Tak, pasuje. Jest kwaśny, na pewno, że jest bardziej słodka. Ja myślę, że możemy robić i z gorzką, i z mleczną. Dobrze. A ty, której wolisz? Nie, po prostu się pytam, bo w spektaklu mówimy, że właśnie te składniki do siebie nie pasują. A to niespodzianka. No, no, masz rację, nie, pasuje. Nie żartuję. Nie, bo nie. Jest bardzo słodkiej. Też tak, ale słodki. Wiesz, ja powiem ci jedno. Ja myślę, że co pasuje i smakuje... są mity, które trzeba obalać czasami. Aha. Ja myślę, że jeżeli ktoś bardziej lubi tą czekoladę mleczną, ja myślę, że jedna rzecz ważna i dla ciebie, kiedy będziesz robiła tą tartą, że ta czekolada mleczna trochę inaczej reaguje, kiedy się rozpuszcza. Telefon? Piekarnik? Chyba, czy co nie? Się stało? Albo my mieliśmy czas włączony. Ładnie będzie. Dobrze. Okej, co mówiłem? Bo ja nie pamiętam. A, że tekstura jest tak. Trochę inna, trzeba bardziej kontrolować. Mamy mały garnek? Jest. Tylko, że bardzo mały, nie? Co myślisz? Nie, wystarczy. Tak? No. Czekaj, sprawdzam. To za mały. Ale... Nie, jest okej. Okay. Jest okej, okay, masz rację, wystarczy. Po co skomplikujesz mi się? Dobrze, śmietana. I wiesz, co robię? Nie. Będziemy grzać trochę tą... Śmietankę, żeby się w niej rozpuściła. Nie gotować ją, nie żeby parowała czy cokolwiek. Tylko żeby się rozpuściła czekolada w niej. Tak jest.
I ten imbir będzie... Oj, przygotujemy imbir. Trzeć, tak? Pewnie. Tak. A Michel, ty też czasami śpiewasz w kuchni? Lubię śpiewać, tylko że słabo, wiesz, aha, ze mną śpiewak, ale tak, bo muzyka jest ważna w życiu każdemu, nie? To, no, to jest takie odskocznia, zapomnimy o różne rzeczy. Można, kiedy jesteśmy smutni, to nagle się robimy wesele. Dokładnie. Moja wnuczka pięknie śpiewa. Tak? Tak. To prywatne, ale powiem, to prawda. Dobra, tartę. Tutaj. Le imbir. Dobra. Lubisz imbir? Bardzo. Tak? I kardamon. Mielony. Wiesz co, ja zawsze bierze tak. Aha. Dobrze. Masz łyżeczko? I voilà. I czekamy. Ty wiesz, że trzeba uważać zawsze z przyprawy suszone, bo one są dosyć... Żeby się grudki... Mocne. Aha, a też, nie. No ale te grudki to oni nie będą, nie. Tylko żeby nie zabrały smaku, tak? Tak, żeby bo te przyprawy suszone, typ kminek mielony na przykład, kardamon, te różne rzeczy, pieprz, to one są dosyć mocne i szybko możemy przesadzić. Dobrze. To... I słuchaj, ty wiesz, że prawie robiliśmy wszystko, Agnieszko? Tak? Ale tak. Da tą czekoladkę teraz, no tak? Tak. Ja jestem strasznie nerwowana w kuchni. Ja jestem nerwowy. Już bym chciała tutaj. Ale wszystko... wiesz, ja jestem tutaj, że muszę wam pokazać, jak robić te tarty. To jest stres dla mnie, poważnie. No to dla nas będzie stres, jak później będziemy musieli to naprawdę zrobić. A ja będę patrzył na was 30. I ty przyjdziesz i będziesz kosztował każdej i będziesz nas krytykował. Czy nie? Nie. Bo takie nie jestem. Słuchaj, o! Dawaj czekoladę. No już mamy trzy paczki. I teraz zobacz. Żeby robisz jedno... Żeby się wszystko połączyło. Tak, krem jednolity. Teraz tak do kubeczka, no to bite śmietane i wypić, nie? Agnieszko, mimo że nikt nie lubi, ale pięknie popsątane wszystko. Zobacz. No, ciasto jest? Myślę, że już będzie. Jest, na pewno. O, popatrz. Że trzeba uważać. O, zobacz, jakie piękny kolor rumiany brał. Mm-hmm. Teraz ważnie musimy poczekać troszeczkę. Ciasto jest bardzo gorące. Jeżeli wrzucam, dodaję krem. To się zetnie. No właśnie. I czekolada, dlatego że poczekajmy. Niedługo jakie... Może, gorące. Tak, jest bardzo gorąco, ale my wiesz w kuchni. A, wy już nie czujecie w rękach. Trochę czujemy, wiesz, by nie mógł ci podać tą tartą prosto z piekarnika, ale by spróbował. Słuchaj, a wiesz, w międzyczasie to studnieje. Tutaj mamy nasz krem czekoladowy. Tak. Wystygnał już? Tak, zobacz. Ostudzone? Tak, jest, jest okej. Okay. I zobacz, teraz co? Nasz krem marakuja. Dobrze, to ja się nim zajmę. Tak, to sparujemy, wiesz. O, piękny. No, nie uważasz, że to wygląda jak jajecznica? Tylko, że co te czarne rzeczy w tej jajecznicy? To jajecznica z czarnuszką. Tak? Tylko, że wiesz, trzeba teraz... Dobra, nie będę już... Nie daj cała. Nie stresuj. Za dużo? Nie będzie rózga. Teraz robimy tak. Wkładaj ją na płasko. O, stresowałaś się? No. Nie. Dlaczego? Bo to się, co się naleje, to się nie odleje. To prawda. Trudno będzie zbierać, wiesz. Ale możesz spróbować. Tak na wizji? Tak na żywo. O, ale tak? Ładny. Cały mam dać, czy nie? Tak, nie, myślę, że wystarczy. Czy to nas nastawiamy na koniec gdzieś? Do kubeczka, nie, to dla nas, tak, na wynos, do jogurta. To do... właśnie. No, i teraz, słuchaj. I teraz nasz krem czekoladowy, widziałeś, że ona jest trochę jeszcze rzadka, ale po włożeniu do piekarnika, do lodówki, ona będzie gęsta. Taka gęsta, ale będzie taka, dalej będzie kremowa. To nie będzie sztywne ciasto czekoladowe, tarta czekoladowa. Jenny, no, Jenny. Ale mleczna, słodka. I co teraz? To kiedy wkładamy do lodówki. Ona będzie zawsze trochę kremowa. Masz marakuja? Tylko, że to marakuja, obawiam się, że na będzie końcu się roztopiła, ale możesz.
Tak? Trzeba spróbować, to był twój pomysł. No bo ja lubię ozdabiać ciasto. No właśnie, to dawaj. A mogę sobie jak chcę? Tak. Czyli nie... Tak. No dobra. Lubię jak chcesz. O, no i piękny. Zobacz, i teraz to wkładamy do lodówki. Ale wszystko, czy nie? Jak lubisz, lubisz bardzo marakuja? Ja lubię bardzo, no. No to bardzo, to dużo. Nie, ładny. Dobra, tak? Słuchaj, piękny. Wystarczy, nie? Tak, piękny. I co? To wkładamy ponownie do lodówki. Wkładamy do lodówki. I ja wolę nie wkładać, bo się boję, że zepsuję. Ale co się boisz? Co zepsujesz? Może wyleje się albo coś. O. I voilà. No to i co? Agnieszka? Jesteś gotowa na premiera? Już? No po takim szkoleniu. Myślę, że jeszcze z 20 takich tart. Nie. Z 3 próby i mogę wyjść na scenę. Skromna jesteś. Nie, nie, nie. Jesteś gotowa? Myślę, że tak. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów na spektakl Waitress, w którym będę mogła piec takie smakowite tarty na żywo, specjalnie dla was. A przepisy na tarty według Michel Moreau znajdziecie państwo na stronie internetowej teatru oraz w programie spektaklu. Zapraszamy! I voilà!